W poniedziałek około godziny 19 do Kościerzyny szczęśliwie powrócili pątnicy z 348 pielgrzymki na Kalwarię Wejherowską. W poniedziałek tuż po godzinie 19 mieszkańcy miasta oraz duchowni uroczyście powitali powracających pielgrzymów. Po przybyciu przed Kościół Zmartwychwstania Pańskiego zgodnie z tradycją odbył się pokłon feretronu. Następnie pielgrzymi wraz z witającymi ich mieszkańcami w uroczystej procesji przeszli do kościoła Świętej Trójcy. Tam proboszcz podziękował wszystkim uczestnikom za udział w 348 pielgrzymce na Kalwarię Wejherowską. Następnie odprawiono nabożeństwo majowe. W tegorocznej pielgrzymce wzięło udział ponad 140 osób.